Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dosłownie kilka minut temu na oficjalnym kanale gry Brawl Stars został dodany nowy Brawl Talk. A w dzisiejszym odcinku omówimy sobie, jakie zmiany zostaną wprowadzone do gry wraz z halloweenową aktualizacją. Nowości jest naprawdę sporo, ale zanim przedstawię wam nową legendarną postać, 9 nowych skinów i nowy tryb kreatywny, w którym możecie tworzyć sami mapy, no to moi kochani, na samym początku proponuję strzelić łapeczkę w górę i zostawić subika z dzwoneczkiem, ponieważ dzisiaj, moi kochani, możecie wygrać 100 zł PSC na nowe skinki, które niedługo się pojawią w grze. A żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy, że wbijecie w link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdzicie, że macie grę Brawl Stars. I dodatkowo w sekcji komentarzy pochwalcie się swoim nickiem, ponieważ spośród komentarzy wylosuję szczęśliwego zwycięzcę, którego ogłoszę już jutro. Moi kochani, zacznijmy od samego początku. Nowe środowisko w grze będzie nazywało się Podesceniczny Poco. Jest połączeniem Dia de los Muertos i meksykańskiego karnawału. A nowe środowisko też jest domem nowego, legendarnego zadymiarza, a dokładnie zadymiary, która nazywa się Amber. Amber jest żonglerką, która w dodatku pluje ogniem dosłownie jak w cyrku. Jej atak główny to totalnie nowa mechanika. Tak długo jak będziecie celować przyciskiem ataku, wykorzysta swoją amunicję w postaci ognia. Więc z tego co rozumiem, wystarczy będziemy mieli przyciśnięty palec do ekranu i nim poruszali i wtedy nasza postać będzie atakowała. Wow, czegoś takiego jeszcze w Brawl Stars nie było. I coś mi się wydaje, że to będzie za OP. Zaś jej super atak polega na tym, że wyrzuca ona butelkę łatwopalnego płynu, która rozlewa się po mapie i Amber może ją podpalić używając swojego podstawowego ataku. Więc rozumiem, że to jest taki niewypał koktajl Mołotowa, który jeszcze nie jest podpalony, ale możemy go podpalić przy pomocy wypluwania ognia z ust. No jest to naprawdę ciekawa mechanika i powiem wam, że już się nie mogę doczekać Amber. Więc teraz z pewnością zapytacie, Farel, kiedy aktualizacja? Moi kochani, dokładnie nie wiem, kiedy będzie aktualizacja, ale zazwyczaj była 2 dni po Brawl Talku, czyli mamy dzisiaj sobotę, niedziela, poniedziałek. Obstawiam, że w poniedziałek, może w godzinach popołudniowych, ale nie jestem pewien. No i oczywiście, moi kochani, nowa postać zostanie dodana do gry dzień po aktualizacji. Nie w dzień aktualizacji, tylko dzień po aktualizacji i będzie dostępna ona ze skrzynek oraz w sklepie, więc będziecie mogli sobie kupić ją za gemy. Skoro już omówiliśmy sobie, jak będzie wyglądała nowa zadymiara, no to przejdźmy, moi kochani, dalej i omówmy sobie, jak będą wyglądały nowe skiny, bo będzie ich naprawdę bardzo dużo. Tak samo jak dużo jest nowych wzorów na pixieshop.pl, w najlepszym sklepie internetowym z koszulkami w sieci. Moi kochani, do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami, więc koniecznie odwiedźcie stronę po oglądaniu tego odcinka. Link znajdziecie w przypiętym komentarzu oraz opisie. Do gry zostaną dodane nowe skiny z programu Supercell Make. Underworld Boo i Zombie Bibi. Powiem wam, że te skiny wyglądają naprawdę przekozacko, chłopaki się naprawdę napracowali. Przypominam, że te skiny były stworzone przez osoby trzecie, nie przez osoby, które tworzą grafiki dla Supercella. Były fanowskie prace i zostały one docenione i zostały wprowadzone do gry. Mam nadzieję, że nie będą one drogie, że będą kosztowały tak do tych 80 gemów góra. No ale oczywiście pamiętajcie, u mnie zawsze co odcinek możecie wygrać jakieś gemiki, więc jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, podsyłajcie też swoje filmy na moją skrzynkę. kotfarel@gmail.com. Oczywiście e-mail znajdziecie w opisie, a jeżeli pojawicie się u mnie na filmie, no to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości np. 80 gemów, więc koniecznie nagrywajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy. Do gry zostaną też dodane złote skiny. 5 nowych złotych skinów do Bulla, Barleya, Rico, Mortisa oraz Franka, które możemy odblokować, kiedy uprzednio kupimy wariant srebrnego skina za 10 tysięcy golda, a następnie złoty skin za 25 tysięcy. Czyli łącznie musimy wydać ponad 35 tysięcy golda na jednego skina. Wow. Ja złotego skina mam na razie jednego i to tylko do Ems. No i planuję sobie kupić coś nowego, ale to jest oferta tylko dla osób, które mają nadmiar gotówki. Oczywiście Brawl Stars. A teraz chciałem wam przedstawić ostatni skin. Zostawiłem go na sam koniec, ponieważ jest on najlepszy i będziecie mogli go odblokować za darmo, kiedy ukończycie pewien challenge. I jest to skin, moi kochani, do Rosy. Brawloween Rosa. Rosa wygląda po prostu przekozacko. We włosach ma wpięte róże. Jest to troszeczkę taki styl meksykański i jej kostium przypomina szkieleta. Powiem wam, że wygląda ona jak Skull Trooper z Fortnite'a. Jest po prostu przecudowna. Z pewnością będę dla was nagrywał ten challenge i mam nadzieję, że uda mi się go wygrać i nie będę musiał wydawać pieniążki na tego skina, ale zobaczymy, pożyjemy, mam nadzieję, że ten tryb nie będzie aż taki trudny. Z Brawl Talka możemy też się dowiedzieć, że podstawowy skin Rosy dostanie nowe animacje, więc to też jest bardzo na plus. Chociaż te stare wcale nie były takie najgorsze. W samym evencie Brawloween będziemy mogli zdobyć gwiezdne punkty oraz monety, a jeżeli ukończymy cały challenge, odblokujemy sobie nowy skin do Rosy.
Moi kochani, wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Świata Brawl Stars i właśnie z tej oto okazji został dodany nowy skin do Colta, który nazywa się Challenger Colt. Colt wygląda naprawdę bardzo fajnie, podoba mi się jego stylowa, ma jakąś taką torebeczkę z gwiazdeczką na kieszonce, jest ubrany w jakiś golf, słuchawki na uszach i ma dwa pistolety jakieś laserowe w dłoni. Jest naprawdę mega kozakiem jak dla mnie i z tego co się dowiedzieliśmy z Brawl Talka, cały dochód za zakup tego skina będzie dorzucony do puli 1 miliona dolarów, która będzie główną nagrodą w turnieju Brawl Stars, więc można zawalczyć o milion dolarów, jeżeli ktoś potrafi grać dobrze w tą gierkę. Więc moi kochani, skillujemy! Zostaną dodane też nowe zmiany na mapie, na przykład między innymi teleporty, które przerzucają cię w jednej chwili przez całą mapę. Do gry zostanie przywrócony też stary tryb, który nazywa się Graveyard Shift. Powiem wam, że ja się cieszę na powrót Graveyard Shifta, polecam grać na nim Barleyem. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega ten tryb, to już wam szybko tłumaczę. Jeżeli nie atakujemy przeciwnika, cały czas schodzi nam życie. Jeżeli oddamy damage, no to taki damage, jaki zadamy przeciwnikowi, odzyskujemy w postaci HP. Jeżeli dobrze pamiętam, jakoś tak to działało, więc musimy cały czas atakować przeciwników, żeby wygrać. Bardzo ciekawy tryb. Do gry zostanie dodanych aż 10 nowych gadżetów w kolejnych tygodniach aktualizacji. Pamiętajcie, że przed zakończeniem trzeciego sezonu musicie zebrać wszystkie nagrody z pierwszego. W innym wypadku zostaną zebrane automatycznie przy starcie kolejnego sezonu. No i teraz moi drodzy, najważniejsza informacja dzisiejszego odcinka. Do gry zostanie dodany nowy tryb, który nazywa się Map Editor, gdzie będziecie mogli sami tworzyć swoje mapy. Wow! Moi kochani, ja już się nie mogę doczekać. Jeżeli będzie można tworzyć samemu mapy i robić na przykład jakieś detrany albo jakieś specjalne mapy podchowanego, no to będzie coś pięknego. Mam nadzieję, że Supercell tego nie zepsuje i że będzie naprawdę wiele możliwości tworzenia map i po prostu z panelu telefonu, żeby nie trzeba się logować gdzieś na jakichś specjalnych stronach, żeby ją tworzyć. Miejmy nadzieję, że to wypali, bo uwierzcie mi, że to może znacznie zmienić gierkę i naprawdę te mapy mogą być przekozackie, bo jak widzicie, fani tworzą super skilly, no to mapy, podejrzewam, będą jeszcze lepsze. Co wy oczywiście o tym sądzicie? Sekcja komentarzy zostaje do waszej dyspozycji. Jeżeli nie możecie się doczekać aktualizacji, tak samo jak ja, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie wziąć też udziału w konkursie, moi kochani. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć, wbijajcie na Pixie Shop po przekozackie koszulki. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!